Tysiące mieszkańców, turystów i gości z całego świata wzięło udział w 28 Dniach Biskupca. Jak co roku, trwające 3 dni święto miasta i gminy rozpoczęło się już w piątek. Doskonałym wprowadzeniem w tegoroczne Dni Biskupca były dni otwarte Biskupieckiego Towarzystwa Żeglarskiego, które pozwoliły na opowiedzenie i przede wszystkim pokazanie uroków jeziora Dadaj. Dadaj jest bardzo wdzięcznym jeziorem. Ukształtowanie brzegów jest, powiedzmy, urozmaicone. Są miejsca, gdzie można, powiedzmy, na dziko zacumować, ale są dwie przystanie, czyli ta Słoneczny Brzeg i na Wilima, gdzie można przycumować łódką. W tej chwili wypłynęła pierwsza załoga na jachcie DZ. To jest dwumasztowiec, na który wchodzi 12 osób, dlatego jest to najlepsza łódź do takiego turystycznego pływania. Podczas rejsu uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno dzikiej natury, opływając kilka z 14 wysp jeziora Dadaj, które w większości zamieszkane są przez bobry oraz kormorany. Pływając po Dadaju, ktoś, kto bacznie obserwuje przyrodę, może zobaczyć, że to są bardzo zwierzęta inteligentne, stadne, organizują połowy, zaganiając ryby do zatoki i pomagają im w tym wydatnie mewy, które atakują ryby od góry, a kormorany od dołu i obydwa gatunki są zadowolone. Na takiej popularnej wyspie miłości za tą wyspą jest taka ciekawostka przyrodnicza, gdzie duże bobry uczyły młode, jak się zjada górne gałązki i wyrzeźbiły takie, nazywamy to, schody do nieba. Rejs po Dadaju zrobił olbrzymie wrażenie wśród uczestników. Fantastycznie. Przy samym żaglu stałam, także niesamowite, takie trójwymiarowe wrażenie. Dużo kormoranów, piękne pejzaże, mewy, no piękne wrażenie. Życzę, żeby każdy tutaj też miał taką możliwość tutaj zwiedzić te piękne jezioro. W samo południe przy Biskupieckim Domu Kultury rozpoczął się pojedynek szachistów biorących udział w plenerowym turnieju szachowym o Puchar Burmistrza Biskupca. Zgłosiły się 33 osoby. Rozegramy 7 rund systemem szwajcarskim. Przy tempie gry 10 minut plus 5 sekund na każde posunięcie. Są to szachy szybkie. Także każdy z zawodników rozegra 7 partii. Bardzo dobry turniej. Podoba mi się. Wyjątkowo fajny. Szachy to bardzo fajny sport. No i fajnie ruszyć się z domu. Ja ogólnie gram w szachy z 5 lub 6 lat. Gram tu przede wszystkim dla przyjemności. A że przy okazji może człowiek wygra turniej, to już inna sprawa. Emocjonujące pojedynki szachowe toczyli ze sobą zarówno starsi, jak i młodsi zawodnicy i zawodniczki. Dla mnie to jest przyjemność, kiedy w moim wieku gra się z zawodnikiem, który, no, nie powiem, że mógłby być wnuczkiem, ale być może prawnuczkiem. No i zawodnik mnie pochwalił, bo wygrałem i mówi, że dobrze grałem. Piątkowe popołudnie stało pod znakiem radosnej muzyki i tańca, które zapewniło wracające po kilkuletniej przerwie Międzynarodowe Święto Folkloru. Barwny korowód złożony m.in. z zespołów z Kenii, Serbii, Meksyku, Litwy i Ukrainy przeszedł ulicami miasta. Mieliśmy sporą przerwę, jeżeli chodzi właśnie o pandemię i Międzynarodowe Święto Folkloru. Bardzo nam na tym zależało, ponieważ to była atrakcja dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców i gości. I brakowało tego. Zawsze się pytali, jak właśnie ta przerwa była taka kilkuletnia, pytali się, czy to już wróci. Oczywiście też czekaliśmy na to, żeby z organizatorami się porozumieć, dopiąć wszystkie szczegóły. Całe szczęście, że to nam się udało. Po dotarciu do amfiteatru każdy z zespołów miał okazję zaprezentować się na scenie przed tłumem widzów, którzy mogli na własne oczy zobaczyć i poczuć różnorodność kultur z różnych zakątków świata oraz skosztować różnych tradycyjnych przysmaków. Dopiero dołączyłyśmy, ale zapowiada się fajna zabawa. W tym roku to już odlot jest. No niemożliwe, no fajne, fajna rzecz jest, naprawdę, warto to robić. Bardzo fajnie to zorganizowane, dla dorosłych i dla dzieci. Kolorowe, pięknie tańczą, pięknie śpiewają. Fajnie, powiedzmy te kolorki takie fajne. W szkole podstawowej nawet też brałem udział w takich tańcach, także ja to z taką nostalgią oglądam, bardzo to lubię. Super, fajno wygląda, to, a teraz będzie występować Ukraina, to ja czekam. Ukraińskie ludowe stroje i piękne tańce zaprezentował zespół Radość. Na
На обличчях наших дітей вираз радості. Тому наші діти щасливі, тому що вони танцюють, мають таке захоплення і отримують від цього задоволення. Презентували українську програму, українські народні танці, українські народні пісні. Ви знаєте, повідають про нашу Україну, сонячну, красиву, усміхнену Україну. Фольклор ziemi wileńskiej zgromadzonej publiczności przybliżył reprezentacyjny polski zespół pieśni i tańca Wileńszczyzna. Наш програм спеціалізується на фольклорі землі Віленської. Ораз перед хвилем показали ми два танці з прошедшого свята пісні на Литві. Століття свята пісні. І вже були ми тут один раз, і то другий вже. Напевно, вернемо. Wyjątkowy występ muzyczno-taneczny zapewnili natomiast goście z Meksyku, których stroje zachwyciły widzów. This dress is from the state of Nayarit. It's on the coast, and it's really big because we do a lot of turns, a lot of flowers in our hairs. We dance with sometimes bottles or cups on our heads to kind of show off the skills, and the men dance with machetes, and they show off their skills. Ogromne wrażenie wywarł również występ kenijskiego zespołu African Tumbas. Kenia to jest dynamit po prostu, nie? Rewelacja, zwłaszcza kenijski zespół. Kenia to naprawdę taki oryginał, był naprawdę wspaniała rzecz. Polskę i gminę Biskupiec reprezentowały natomiast warmińska kuźnia i węgojska stróżka. Jesteśmy zachwyceni, że wróciły dni folkloru do Biskupca. Mieliśmy przyjemność jeszcze przed przerwą brać udział w dwóch takich festiwalach i było to dla nas wielką radością i zaszczytem. I jest to dla nas nobilitujące wręcz, że możemy z nimi razem występować na jednej scenie. Czuję, że ci ludzie, tak jak i my, robią to z serca, z potrzeby, z miłości. Wszędzie jest to samo, o tym samym się śpiewa. O tęsknocie, o miłości, o ciężkiej pracy i o tym, że jutro będzie może lepiej. I to chyba na całym świecie ludzie o tym śpiewają, bo to jest coś, co najbardziej do serca przypada. W blasku wakacyjnego słońca na biskupieckim niebie można było dostrzec kolorowe latawce własnoręcznie przygotowane przez uczestników konkursu, który już na stałe wpisał się w świętowanie Dni Biskupca. Znowu duża ilość mieszkańców, rodzin, część latawców zrobiona na warsztatach, które odbyły się tydzień temu, część przyniesionych swoich. No i też świetna zabawa w tym roku na stadionie, więc myślę, że ten wiatr był dużo lepszy niż między drzewami w parku. Dzisiaj są dosyć dobre warunki wieczne. Większość tych latawców wystartowało, chyba nawet wszystkie wystartowały. No i kilka na takich bardzo dużych już wysokościach fruwało sobie. Konkurs miał charakter rodzinny, dlatego do rywalizacji stanęło wiele drużyn złożonych z dzieci i ich rodziców czy dziadków. Z młodości lubiłem te rzeczy, a teraz wnuką chciałem zaszczepić. Z córką zaczęliśmy składać w tamtym tygodniu. I w tamtym roku też byliśmy. Na początku trzeba było posklejać właśnie, nie wiem jak się nazywał, ale jakby takie belki. Potem się wycinało kształt z papieru, przyklejało klejem, no linki i się ozdabiało. Nasz latawiec jest zrobiony jako w takim motywie wakacyjnym. Każda z nas robiła po trzy kwadraciki, trójkąty, tak jak sobie uważa. Na każdego z uczestników czekały pamiątkowe medale, a najlepszym wręczono nagrody. Nasz latawiec przedstawia słońce, które jest symboliką wszystkiego. Czerwone, jasne, te ciepłe kolory symbolizują dzień, a ciemne kolory symbolizują noc. Mieliśmy też jedną wpadkę, bo zrobiła nam się dziura w latawcu, ale udało się ją załatać i... No jak widać poleciał bardzo wysoko i się nam udało. Drugi dzień świętowania rozpoczęła rywalizacja sportowa w kilku miejscach na terenie miasta i gminy. Na stadionie o puchar burmistrza Biskupca walczyli piłkarze. W dzisiejszym dniu do zawodów przystąpiło 6 drużyn. Jak widać turniej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dużo młodych chłopców zaczęło grać, co nas bardzo, bardzo cieszy. Pogoda dopisała, super emocje, no czegoś coś więcej. W finałowym meczu zmierzyły się ze sobą zespoły Old Boys Biskupiec i Warmianka Bęsia.
By wyłonić zwycięzców turnieju, konieczna była seria rzutów karnych, w których lepsza okazała się ekipa z Bęsi. Przyjechaliśmy po prostu podawać się, żeby nie było kontuzji. Uśmiech na twarzy, zabawa, przy okazji, jeżeli osiągnęliśmy fajny sukces, no to no, jest fajnie. W zeszłym roku zajęliśmy trzecie miejsce, fajnie było dzisiaj przeskoczyć o próg wyżej, nie ukrywam, za rok chcielibyśmy jeszcze wyżej mierzyć, aczkolwiek przede wszystkim jest zabawa na pierwszym miejscu. Zawodnikiem turnieju został Dominik Ciuba, najlepszym strzelcem Igor Karpiniec, a bramkarzem Paweł Rozum. Na kortach Neoterm odbył się natomiast singlowy turniej tenisa ziemnego w kategorii Open. W zawodach udział wzięło 22 tenisistów. Gramy systemem każdy z każdym w grupach, czterech, dwóch zawodników wychodzi potem na drabinki i dalej gramy systemem pucharowym. Zgłosili się z Olsztyna, mamy też dwóch gościnnie tu przebywających na terenie miasta Belgów, nieźle grających, mamy zawodników z Jezioran. No i naszych miejscowych orłów. Gram długo z różnym powodzeniem. Jest to któryś tam już z kolei turniej. No i myślę, że będzie bardzo wyrównany poziom w tych grupach. Atmosfera jest super i to miejsce i ludzie, którzy tutaj przygotowują te wspaniałe rzeczy. Naprawdę jest miło i fajnie. Zwycięzcą turnieju został Marcin Podliński. W sobotę na jeziorze Dadaj swoje dwudniowe zmagania rozpoczęły załogi biorące udział w regatach żeglarskich oraz drużyny biorące udział w teamowych zawodach spinningowych. Zwycięzcami już po raz trzeci zostali Piotr Biernatowski i Marek Markiewicz. My tylko bierzemy udział w zawodach, już prywatnie prawie nie łowimy i to jest nasze takie odskocznia, nie? Z tego normalnego życia i zawsze przyjeżdżamy. Tym bardziej, że tutaj wielokrotnie startowaliśmy w różnych zawodach na Dadaju. Teraz zostało jedynie Puchar Burmistrza. Udało nam się trzeci raz rzędu. O 15 na placu apelowym w byłej jednostce wojskowej ruszyła rodzinna strefa rozrywki, w której na dzieci czekały m.in. zjeżdżalnie oraz tory przeszkód. Nie zabrakło także stoisk handlowych i gastronomicznych. Swoje gadżety i pyszny poczęstunek przygotowało także Stowarzyszenie Przygarnij Psiaka lub i Kociaka. Pieniądze przeznaczymy na leczenie naszych zwierząt, ponieważ bardzo dużo nas to kosztuje. Jest duże zainteresowanie, ludzie też patrząc na szyld przychodzą i kupują, wspomagając nasze zwierzęta po prostu. Jak co roku plac wypełnił się zarówno mieszkańcami, jak i turystami, którzy korzystając z dobrej pogody postanowili wspólnie bawić się podczas biskupieckiego święta. Co roku jeździmy i tak jest fajna impreza, fajne zespoły. Super się bawimy, bardzo fajna impreza. Super, jesteśmy pierwszy raz w ogóle tutaj, jesteśmy z Lidzbarka. Przyjechaliśmy specjalnie na koncert TGT. Podoba Ci się? Już wszystko powiedziane. Dzisiaj na sportowo i regaty żeglarskie, i turniej piłki nożnej, i wędkarstwo, i tenis, także naprawdę dużo się bardzo działo. No a na koniec soboty oczywiście u nas koncerty, masa fajnej muzyki, no przede wszystkim dla wspaniałej publiczności biskupieckiej i tych turystów, którzy do nas przyjeżdżają. Biskupiec na pewno jest w tej awangardzie gmin, miast w regionie warmińsko-mazurskim, które proponują naprawdę kompleksową, całościową ofertę kulturalną, połączoną również z rekreacją oraz sportem. Tak jak w tej chwili integrują się ludzie w Biskupcu, tak jak potrafią się bawić, tak jak potrafią organizować dobre imprezy, to tylko brać z nich przykład. Po godzinie 18 na placu rozpoczęła się muzyczna uczta. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się Amelia Heichel, a później Filip Orłowski. Dla mnie jest to bardzo szczególny występ, jestem z niego bardzo zadowolony. Cieszę się, że tu wystąpiłem, ponieważ przez ostatni czas nie miałem okazji występować na scenie, głównie u siebie w pokoju. I dlatego bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłem wystąpić. Co roku jakby jak śpiewam na Dniu Biskupca, to mam wrażenie, że z roku na rok jestem bardziej odważniejsza i się mniej stresuję. Było ogólnie bardzo fajnie. Moi przyjaciele stali, kibicowali głośno. Tuż po biskupieckich artystach na scenie wystąpili ulubieńcy młodszej widowni, czyli zespół Małe TGD.
tą energię, którą nasi widzowie, nasi fani nam przekazują. Cudowne uczucie, naprawdę. To przyjechaliśmy dzisiaj. Bardzo nam się podoba. Na razie nie zdążyliśmy zwiedzić miasta, ale mamy plan wyjść na pewno. Po małym TGD na scenie pojawili się Kordan i Kingska, którzy także byli oczarowani atmosferą i ciepłym przyjęciem przez fanów. Bardzo kochani są naprawdę, jestem pod wrażeniem, jak po prostu wspaniali są ludzie tutaj, jaką energię mogą mi dać, bo ja będąc na scenie, dla mnie bardzo jest ważna właśnie energia od ludzi i naprawdę bardzo mocno mi ją oddają, więc jestem mega zadowolona. Naprawdę super, ja bardzo kocham też moich fanów, bardzo ich doceniam, tak naprawdę dzięki nim jestem i swojej ciężkiej pracy, jest naprawdę super, podobało mi się. Atmosferę panującą w trakcie Dni Biskupca najlepiej oddają głosy samych gości wydarzenia. Super jest, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle nie jestem stąd, przyjechałam do przyjaciółki, ale bardzo się cieszę, że tu przyszłam. Co roku od rana tutaj przysiaduję i czekam na te wszystkie koncerty. Bardzo fajnie jest. Bardzo fajnie, zawsze te dni mają taki wyjątkowy klimat, przynajmniej dla mnie, odkąd pamiętam. Zawsze tutaj jakby przyjeżdżając do Biskupca właśnie lubię tą atmosferę u ludzi najbardziej. Mi się podoba wszystko. Ja tu jestem pierwszy raz, ale jestem zachwycona. Biskupiec jest dla mnie miastem, do którego wracam z wielkim sentymentem. To tu kończyłam liceum. To tu mam moje koleżanki i kolegów. Świetnie się bawię. Jest tu fantastyczna atmosfera, cudowni ludzie. Także myślę, że teraz co roku będę gościem Biskupca. Super tradycja, która integruje ludzi, która powoduje, że wszyscy tu przychodzą. Sąsiedzi, przyjaciele, ogródki działkowe. Spotykamy się na fantastycznej imprezie, która z roku na rok jest coraz lepsza. Trzecią z muzyki muzycznych gwiazd Dni Biskupca był zespół Elektryczne Gitary. Chęć do dzielenia się piosenkami z ludźmi jest na tyle silnym hobby, że to się po prostu dzieje spontanicznie. Jak tylko jest zapotrzebowanie na taki występ, to chętnie przyjeżdżamy. Ostatnią z gwiazd sobotniego wieczoru była Daria Marks. Jest to coś, co robię, bo kocham i robię to dla publiczności. Nawet czuję, że wraz z nią, więc wtedy trochę czuję, że tego się nie da oszukać. Ja myślę, że mam nadzieję, że Państwo będą czuli to samo. Ostatni z Dni Biskupca stał pod znakiem relaksu i rodzinnego wypoczynku. Nie zabrakło też jednak kolejnych sportowych zmagań. O godzinie 11 żeglarze ponownie wyruszyli na jezioro, a godzinę później na Stadionie Miejskim rozpoczął się bieg południowy, będący trzecią częścią cyklu Grand Prix Biskupca. Trasa prowadzi tutaj wokół stadionu naszego i pobieżni. Robimy te biegi południowe tutaj na tym stadionie, żeby jednak pokazać ludziom nasz piękny stadion, bo mamy czym się chwalić, a ludzie przyjeżdżają z coraz dalszych zakątków Polski. W biegu udział wzięło 88 zawodników, zarówno z naszego województwa, jak i z takich miast jak Myszyniec, Grodzisk Wielkopolski czy Dzierzgoń. Na wszystkich biegaczy, którzy dotarli do mety, czekały medale i chłodna woda. To jest mój pierwszy bieg. Dowiedziałam się od koleżanek, z którymi przyjechałam. Mówiłam, dobra, jadę, zobaczymy co to będzie, nie ukrywam. Moja sytuacja jakoś zdrowotna nie jest najlepsza. Wiem, że mogłabym dać siebie więcej, ale jeszcze jest bieg nocny, więc zobaczymy. Zwycięzcą biegu został Przemysław Flaga, który aktualnie prowadzi w całym cyklu Grand Prix Biskupca. Od początku mocno zaatakowałem i utrzymałem to do końca. Pogoda taka jak widać, bardzo gorąco, 30 stopni i to tutaj było takie jedno wielkie utrudnienie. Trasa wyśmienita, nie jest trudna, zbiegi, parę tam podbiegów takich malutkich, także super. A ostatni bieg, czyli bieg nocny, odbędzie się 23 sierpnia. Równo o zachodzie słońca, wyspa nad małym jeziorem Kraksy. Podczas gdy żeglarze rywalizowali nieco dalej od plaży Słoneczny Brzeg, nad wodą pojawili się modelarze, którzy zaprezentowali swoje różnorodne modele pływające oraz latające. Na dzisiejszych pokazach modelarskich zjawiło się niespodziewanie dużo modelarzy z okolic, i z Ostródy, i z Olsztyna.
i z Gdańska przyjechali. No i można było dzisiaj oglądać żaglówki. Przyjechali modelarze z samolotami, ze ślizgami, z motorówkami, no i szubarkami. Piękne, zrobione lalki jakieś tam pływały na tych, byłem naprawdę zaskoczony. Znakomita pogoda i urokliwe miejsce, jakim niewątpliwie jest plaża w Rukławkach, pozwoliły zarówno na spokojny odpoczynek, jak i aktywną zabawę na lądzie i w wodzie. Świetna pogoda, mi z tego się bardzo cieszę, że jest słonecznie. Od godziny 13 zaczęliśmy już wprowadzać taki klimat muzyczny, jak to mówimy, chilloutowy, żeby po tych dwóch takich bardzo intensywnych dniach z wieloma atrakcjami wszyscy mogli sobie po prostu się położyć, odpocząć, ewentualnie pouczestniczyć w animacjach. Strefa gier drewniana, która też przyciągnęła bardzo dużo turystów, którzy byli zaskoczeni takim fantastycznym wydarzeniem. Czekamy już na finisz regat, które po dwóch dniach się kończą. Za chwilę będziemy wręczać nagrody tym najlepszym i upominki dla wszystkich. Także myślę, że dużo takich atrakcji i aktywnych, typu dmuchańce, animacje, ale też myślę, że taki spokój. Atrakcją, która przyciągnęła ogromną liczbę dzieci, a nawet dorosłych, było piana party. Dni Biskupca dobiegły końca, ale to nie koniec niesamowitych i różnorodnych atrakcji, które jeszcze tego lata będą czekały w Biskupcu. W najbliższym czasie futraki, bo to już za tydzień, spotykamy się piątek, sobota, niedziela na placu Wolności u nas w Biskupcu. Następnie już wchodzimy w warm-up. W sobota 3, jeśli się nie mylę, 3 sierpnia. Przechodzimy następnie do święta w następnym tygodniu wołowiny i browarnictwa naszego biskupieckiego. Będzie można dobrze zjeść na Placu Wolności i myślę, że wypić nasze smaczne biskupieckie piwko. Nie tylko oczywiście. Później uczta pierogowa 670 lat Biesowa. Przeskakujemy dalej w Sunset Sound, tutaj tą naszą zabawę taką elektroniczną, muzyczną, z czymś nowym, bo z pokazem mody w tym roku, przygotowanym przez naszych mieszkańców, zaprojektowaną, uszytą i czekamy, już jest ogłoszony konkurs na modelki, które będą mogły na dużej scenie tutaj na plaży się pokazać. Później następnego dnia szanty i Błękitna Wstęga, no, także też koncerty fantastyczne. No i kończymy oczywiście festiwalem muzyki tanecznej, czyli tym festiwalem Disco Polo, który się odbywał. Później już 8 września Dożynki, także cały sezon mocno zaplanowany. Już planujemy październikowe koncerty w Domu Kultury, także nie zwalniamy tempa. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak zachęcić Was do spędzania wakacji w gminie Biskupiec.